Siemaneczko, z tej strony Pranogra, z wami zaczniemy z odcinka. Pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę, suba na kanale, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać o to właśnie Toilet Tower Defense, ale uwaga, żeby nie było tak właśnie łatwo, to będziemy grali właśnie tylko i wyłącznie z jedną jednostką, z właśnie tutaj Kazumę, więc siemka, siemka. Siemano, siemano. I o to chodzi tylko wyłącznie o to, że ja będę mieć jedną jednostkę, Kazuma będzie miał jedną jednostkę i będziemy musieli przejść na hardzie mapę i zobaczymy, jak uda nam się w ogóle przejść, jak daleko. Jestem sam ciekaw. Ja już mam pomysł w ogóle, jaką postać wezmę, bo moja postać to jest Jetpack Cameraman. W ogóle długo wam nie pokazywałem, ale trafiłem Titan Cinema Mythica, więc naprawdę mega potężny mam team. Jak oceniacie w ogóle moje postacie? A ja gram właśnie Jetpack Cameramanem i on jest 300, więc ciężko będzie na początku, ale potem naprawdę będę potężny, a nie wiem jak ty. Dobra, to ja zagram no chyba Ninja Cameramanem, bo to jest najbardziej opłacalne, że zagrać Ninja Cameramanem, ponieważ on nie 2000, kosztuje 200, więc jakby na początku będziemy mieli coś po prostu w sumie racja, dobra, ej, dobra, to teraz jeszcze tylko mi powiedz, jaką mapę byś wybrał, szczerze mówiąc, tutaj najlepiej. Ja bym wybrał tu najnowszą chyba, Pan Paradise w sumie jest spoko. Dobra, mapą, dobra, no to próbujemy na tej mapie i po prostu gramy na hardzie, no bo wiadomo, że nawet z normalnymi jednostkami dalej nie udaje nam się przejść na tym legendarnym poziomie, ale... Tak, no tak, ale przejdziemy, mi się zdaje, że na hardzie może uda nam się te jednostki pocisnąć. Nie wiem, jak początek będzie może najgorszy, żeby nadgonić, ale potem sobie jeszcze otworzymy, zobaczymy, czy coś drpniemy. Ten hard, nie? Ten hard. Kurde, mogłem wtedy brać coś innego, w sumie mogłem wziąć autko, ale no dobra, spróbujmy. W sumie autko, no w sumie ten laser by był chyba lepszy. Po prostu byśmy, wiesz, w początku byśmy nie mieli. Tak, no. I tyle. O, to jest duża mapa w ogóle. Na skipie w ogóle cały gramy, nie? To no w ogóle nie ma co. Na autoskipie, bo w ogóle ta mapa jest mega długa, więc w sumie nawet jeżeli oni przechodzą, to i tak tu jeszcze mogę złapać jetpack cameramana. Nie mogłem się wysłowić, ale dobra, już mogę postawić pierwszego i pierwszy postawię sobie tak tu. Stoję tam. I ja będę tutaj stawiać tylko i wyłącznie, dlatego moja taktyka jest taka, że on będzie łapał jeszcze tutaj, więc to jest moja taktyka. Zobaczymy, jak nam się uda. No na razie tutaj widzę, że troszeczkę przechodzą. Problemy są. Tak, no bo on na początku jest strasznie słaby. On jest na początku ale strasznie słaby. Ale jeszcze tutaj będzie atakować. Tak, no. Ale mi się zdaje, że on ich złapie więc oni niczym oni dojadą, to ja już będę mieć... już mam upgrade, więc naprawdę mega spoko. Najgorsze właśnie będzie do tego pierwszego poziomu, żeby ulepszyć. Potem mi się zdaje, że naprawdę będzie łatwo. Nie wiem, zobaczymy. No, ja tak zaraz Ninja Camera na trzeci poziom wbijam. O, no, tak, on jest... W tym poziomie już będzie spoko. On też jest mega dobry. W ogóle widzowie, napiszcie, jaką wy macie postacie. Może macie jakieś kozackie postacie, bo jestem sam ciekaw, jakie macie postacie. Dobra, no na razie widać, jeszcze zbieramy sobie kasę. W ogóle oni tu przechodzą, ale czy ja ich łapię? No troszeczkę, ja tak minimalnie. Tak, do styku się zaraz ulepszyć. Ale zaraz ulepszę, bo zaraz będę mieć 500, będę mógł ulepszyć i od razu ten. Ja liczę, że po prostu nie układam ich mega dużo, tych Jetpack Cameramanów, tylko jak najszybciej chcę ulepszyć go na maksa, żeby zadawał 10 tysięcy na sekundę i wtedy może przejdziemy. Zobaczymy, jak bossy będą, bo to będzie naprawdę ciężkie, jak bossy przejdą. Dobra, idą tu małe tutaj właśnie teraz. Zaraz, czy on twój już jest na... Ta, on już jest na trzecim poziomie. Ale on atakuje 2 sekundy. O, on nie zabije chyba wszystkich. Zabije jeszcze jednego. No dobra, zabił. No dwóch nam ten, dwóch nam ściągnie HP. Zobaczymy tak naprawdę, jak daleko dojdziemy. Jestem ciekaw, czy uda w ogóle nam się przejść. Ja liczę, że uda nam się przejść, ale boję się, jak bossy w ogóle zaraz przyjdą. Jak bossy przyjdą, właśnie, to będzie... problematyczne, bo w ogóle ten Ninja Cameraman jest jednostką, która wiesz, jest spoko na początku. Ta, a potem już nie bije tak dużo, nie? Dlatego wszystko będzie, czy Jetpack Cameraman będzie nawalał dobrze bossów, nie? Mogę wziąć te autka. W sumie te autka by były lepsze, no bo jednak wiesz, na początku stracić to nie jest tak źle, ale potem to będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. O, już teraz na przykład, ale ty ich kosisz za to, nie? Ty ich kosisz za to. Na początku tak, ale wiesz, jak jest, dobra, ja już zaraz będę mieć ten. Ja już zaraz będę mieć, ulepszony na ten. Ja do cooldowna na piąty level może ulepszę, potem kolejnego postawię. Na piąty level tylko i wyłącznie dlatego chcę go ulepszyć, bo wtedy będzie na sekundę bił, a nie na 2 sekundy. To na pewno się przyda. To jest podwójnie damage w sumie, nie? No i wtedy będzie naprawdę mega potężnie. Zobaczymy, czy nam się uda tutaj ładnie przejść. Na razie ładnie zbieramy sobie kasę wave'y. Na razie chyba do 15 wave'a jest łatwo, dopiero później będzie ciężej. Myślę, że damy radę na O,
kurczę. Bossy też damy radę. Bossy myślisz? Myślisz, że damy radę? Ja biję 4000, nie? Ale mam bardzo mało tutaj ten, zabrane tak naprawdę. Ale moi biją, no. O, dobra, twoi dużo biją. Dobra, dobra, to chyba damy radę. Ej, no naprawdę dużo biją. Myślałem, że no, kurde biją. Gorzej będzie. Nie, no oni biją 2000 na sekundę w sumie. No, to, ej, to naprawdę dobrze biją. Mi się zdaje, że da się nawet to przejść, bo teraz ile mam HP? Ej, w ogóle prawie nie straciliśmy, tak naprawdę. No nie ma to, bo ty mały to 20 HP tylko straciliśmy, dobra. Dobra, teraz będę mieć kolejne ulepszenie na właśnie na piątce i teraz już będzie naprawdę mega dobrze, będzie ich nawalał. I teraz ja sobie postawię sobie kolejnego, żeby też ulepszyć i żeby go ulepszyć też na piąty level. Mi się zdaje, że tak ulepszę z 3-4 na piąty level i wtedy te 3-4 będę ulepszać już na szósty level. A ile kosztuje ulepszenie na szósty poziom? Na szósty poziom kosztuje 4000, więc to jest duży przeskok. No, dlatego wolę ulepszyć sobie 3-4 właśnie na taki poziom, właśnie na piąty level, żeby oni szybko biły, a nie, że jednego będę mieć, który będzie pił na sekundę i to nie wyrobi tak za bardzo, nie? Mm-hmm. Dobra, lecimy, dobra, już mamy czwarty level, zaraz będzie kolejny na piątym. Teraz będziemy więcej zarabiać, ale będą coraz ciężsi bossowie, teraz są, kurczę, ich jest... Tak. Ale damy chyba radę. Ten ogólnie skip dużo też daje, nie? Że on jest bardzo ciężki przez to, że na skipie lecimy, nie? Ale damy radę na skipie, wiesz, mi się wydaje, że bez autoskipa byśmy to znowu przeszli, a po prostu to trwało strasznie długo. Tak, no to też racja, nie? Albo przejdziemy to w te 16-17 sekund, albo tego nie przejdziemy i tyle, minut, nie? 18 minut, no właśnie, 18. Ej, dobra, bo coraz ciężej. Ej, dobra, już 1500, dobra. Ładnie, no tylko... chyba przejdzie ten, nie? No właśnie ktoś powie, że przejdzie, no ten, tak ten chyba ten przejdzie może, co? No to on ci wciągnie właśnie teraz kogoś chyba. A, nie, jednak bo... nie, dobra, nie przeszedł. Ej, to no mega dobrze. Lecimy sobie teraz z kolejnym już jetpackiem. Postawię sobie kolejnego jetpacka. O, na razie nie mogę. Czekaj, mi się wydaje, że ja w ogóle w 30 fali wymaksuję wszystkie ten... Na pewno. Jestem ciekaw, jak one będą mocno bić te wszystkie, nie? Bo ty w ogóle masz mega tanie ich, nie? Strasznie tani. No, dlatego to jest właśnie dobre w tym, nie? Że one są strasznie tani. Dobra, ja trzech postawię sobie na piąty level i tych trzech będę teraz ulepszać na maksa, żeby oni były, żeby bili jakby na sekundę 30 tysięcy damage'a. Dobra, lecimy dalej. Ej, no teraz tu już coraz ciężej idzie. No, coraz więcej idzie. No, tych najgorzej jak tych dużych, nie? Bo później ci małe nie przejdą. Przechodzą, a my mamy, kurczę, nie mamy żadnego takiego mocnego damage'a na razie za bardzo, nie? Damy radę, no nie, jest na razie ciężko, patrz, teraz ten tu szybko boss padnie. Dobra, a ten, no. Ten z tyłu też szybko padnie. O, te gigant klasy ten nie przejdą, nie? Nie ma szans, żeby przeszli, nie. Więc jest... 20 fala już, sumie, więc jest dobrze. W sumie spoko, 20 fala. Teraz sobie bardziej ulepszę jetpack kameramany na jakby na fulla, żeby te trzech miało jakby po 10 tysięcy na maksa wynawalali, więc po 4 koła muszę zbierać, bo ładnie teraz biją sobie, ładnie teraz targetują, a wtedy oni... Ja już mam w sumie ich, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, siedem, siedmiu mam już. Ej, ty zaraz będziesz miał ogólnie maksa, nie? Tak szczerze mówiąc, bo chyba 15 można ich mieć, więc zaraz będziesz miał maksa. Ej, dobra, bo już mogę ulepszyć jednego, dobra, jednego już mam na maksa ulepszonego. Teraz z kolejnym zaraz będziemy szli. Ej, dobra, to na razie dobrze wychodzi, na razie dobrze idzie. Myślałem, że będzie gorzej, a w sumie na razie nawet nie było blisko za bardzo, żeby myśleć o tym, że możemy przegrać, więc naprawdę mega dobrze. Boję się odnośnie tych postaci, które będą na tym, jakby... które będą jakby nas stunować, to będzie wtedy ciężko, nie? Jak zaczną cię... Ale na hardzie nie ma wcale dużo stunów. No to też racja, nie? Że aż tak dużo ich nie ma. Dobra, teraz jeszcze tu. O, trochę tutaj ten, ale nie, dobrze ciśniemy, nie przejdą, mi się zdaje, chociaż te odkurzacze mogą przejść trochę. No właśnie, odkurzacze mogą przejść. Chyba no. przejdą, to chyba najgorzej, że chyba przejdą wszystkie. Chociaż nie, może jeden. Jeden padł. Nie padnie. Tylko i wyłącznie teraz, nie? Zależy, czy ja ich ulepszę, tych kameramen, tych jetpack kameramen, czy no, ich zniszczą, nie? Ogólnie, nie? Dlatego teraz muszę ich na maksa ulepszyć, kolejnego będę mieć na szósty, więc już będę mieć 30 koła na sekundę. A oni są fajni tak obici, oni nie są jacyś tamten, więc może by się udało. Dobra, już mam kolejnego jetpack kameramena. Dobra, zbudowałem całą armię. A, już masz całą. Ej, najgorsze jest to, że nie możesz mi na przykład dać jakby kasy.
gry, bo to by dużo, dużo dało na przykład, nie? Jakbyś mi mógł dać siano. Bo na przykład zaraz na przykład nie będziesz miał na co wydawać, a i będziesz miał full siana, a ja na przykład dalej nie ulepszę ich, nie? Dobra, już nie mogę, jednak już nie mogę, bo tej fali. I właśnie tu brakuje to, nie? Tu brakuje właśnie dawanie kasy, jak w innych towerach. Nic nie muszę robić, teraz mogę się usiąść na tej ławce tutaj. Teraz tylko zależy ode mnie, nie? Więc ja nie wiem, czy to była dobra postać, że wziąłeś, nie? Bo lasery chyba by lepsi byli. Laserami możesz samymi laserami możesz przejść na hardzie. Tak. No właśnie, dlatego mi się zdaje, że lasery mogę. Ale dobra, sprawdzimy tak. Zobaczymy, może się uda. Najważniejsze jest to, jak uda nam się, czy uda mi się zabić ich. Ale kurczę, tych bossów, nie? Strasznie teraz ich, kurde, mało, dużo przeszło, nie? Ale dobra, lecimy dalej. Najważniejsze jest to, żebym dużo tych jetpack kameramenów udało mi się położyć. Dobra, mam kolejnego. Już mam chyba czterech na szóstym levelu, czyli na maksa. I bo tutaj ogólnie tutaj dużo bossów przeszło, nie? Właśnie to widzę, nie? Więc naprawdę będzie ciężko. Ale nie mają jakoś dużo HP, więc może się uda, są wolni w sumie. Najważniejsze jest to, żeby dużo tutaj nie przechodziło teraz, nie? No właśnie, bo tak teraz patrzę, że trochę ich tu przechodzi. No właśnie to jest najgorsze w tym wszystkim, żeby zaraz nie zaczęło lagować, nie? Bo... O tak, bo jeszcze mogą być lagi. No o tym jeszcze zapomnieliśmy, o tych lagach, nie? Więc ciężko będzie chyba na tym hardzie jednak. Przez to, że się nie da dawać kasy, to ciężko, bo na przykład ja teraz bym mógł, gdybyś dał mi te 10 koła, bym mógł od razu insta jednego ulepszyć, nie? Na maksa. Więc więc to by była już wielka różnica, nie? No i, ale już 30 wave naprawdę daleko przeszliśmy. Dobra, teraz oni będą atakować. Uwaga! Medium byśmy dali radę na pewno, mi się wydaje. Uwaga. Pokonasz ich, bo oni się pokonam, no. Udało się chociaż ich pokonać. Najważniejsze, ale że udało tutaj się... Przechodzą kolejni. O kurcze, ale dobra, ale ja mam już kolejnego na maksa, więc już przechodzimy znowu z kolejnym na maksa, więc teraz szybciutko jeszcze jednego szybko stawiam. Żeby nie przechodzili nowych, żeby nie przechodziło, najważniejsze jest to, nie? Znaczy idą trzy odkurzacze i... No, szczerze mówiąc, najcięższe są chyba tutaj teraz w tym momencie odkurzacze, tak szczerze aktualnie mówiąc. Tak, ale potem będą jeszcze inne toalety, które będą też mega trudne. No, i też się boję tych lagów, szczerze mówiąc, że serwery nie wytrzymują. Bo jednak nie bijemy wszystkich tak, że na maksa, nie? Ja jednak mógłbym wziąć tego Titana, nie? Ale na przykład Titana bym może teraz miał dopiero na maksa ulepszonego, jednego, nie? No to taki jeden by za dużo nie dawał. Farmę na przykład trzeba potrzebna. Na przykład mi się zdaje, że easy by było przejść to na tym, jakbyśmy mieli dwa unity. Że ty no i ja. Tak, to by było już za proste, bo mi się zdaje, że dwa unity to czasami standardowo się używa. No właśnie wykorzystujesz, czyli tylko dwa. No dwa albo maksymalnie trzy, nie? To jest tak, no, wiesz. No pięć, no wiesz, ja mam zawsze ustawione unity, których w sumie w ogóle nie używam. No nie? Ja tak samo właśnie. O, już powoli laguje, nie? O, są właśnie lagi, no i co, będziemy musieli wyłączyć autoskipa chyba, co? No, chyba będziemy musieli autoskipa na chwilę wyłączyć i zobaczymy, czy uda się w ogóle to jakoś ogarnąć, nie? Bo na razie to... Ta, no właśnie jest tragedia jest, nie? No, bo ten bo wiesz, to jest najgorsze, nie? Że oni jeszcze tutaj nie są pozabijani, no nie? No właśnie, oni w ogóle wszyscy. To ci powiem tak, ciężko może być z nimi. No, ej, mi się zdaje, że tego jednak, kurczę, nie przejdziemy za bardzo, nie? To też mi się tak dajmy tak 2-3 minuty, jeżeli to się nie odlaguje, to po prostu poddajmy się i w następnym odcinku spróbujemy przejść na dwóch unitach. I albo spróbujemy właśnie z tym laserowym, nie? Że ty byś miał tego laserowego, bo ten laserowy by dużo dawał tutaj, nie? No byłby o wiele lepszy. Bo zobacz, jak teraz w ogóle nic nie przechodzi, nic nie w ogóle nie bijemy, nie? No właśnie, my nic nie bijemy, ale nie wiem, czy kwestia lagów teraz, czy czego to jest kwestia? Chyba kwestia lagów, nie? Kwestia lagów. I mi się zdaje, że przez te dwie jednostki, które mamy, które biją tylko jedną postać, nie odlagujemy tego. No nie da rady, zobacz ile tu jest. Dobra, widzowie, mi się zdaje, że lepiej się poddać, żeby nie przedłużać odcinek. Spróbujemy następnym razem coś innego. Napiszcie, widzowie, jakie wy macie porady i jakie postacie najlepiej użyć. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się, do zobaczenia tak naprawdę w następnych odcinkach. Elo, elo. Na razie.